Cześć, witajcie, to jest kolejny Kwagran. Za dzisiaj gramy we WRC 4, czyli kolejną odsłonę z serii traktującej o wyścigach rajdowych, a właściwie rajdach samochodowych, jeśli już mamy jakoś to skonkretyzować, moi drodzy. Do rzeczy, co w tym demie, moi drodzy? W demie czeka nas wyścig w rajdzie Włoch, właściwie dokładnie rzecz biorąc dwa OS-y. No i na początek już sam przejdę do opcji, aby pokazać wam, że mamy tutaj do wyboru różnego rodzaju ustawienia dotyczące zachowania się samochodu na trasie. Jak widzicie, można je dostosować do umiejętności grającego. Pierwszy odcinek może przejedziemy z włączonymi tymi różnymi asystami, natomiast już następnym razem przy okazji drugiego odcinka specjalnego wyłączymy te asysty, aby sprawdzić, jaki to ma wpływ na rozgrywkę. Mogę już tak troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, ma dosyć spory wpływ, więc mam nadzieję, że uda mi się to pokazać w tym krótkim wideo. Krótszym niż zwykle, ponieważ to demo też nie jest zbyt długie. Nie mamy niestety wyboru, w demie jest tylko Volkswagen Polo sterowany przez francuskiego kierowcę, więc czym prędzej ruszamy do gry. Moi drodzy, i już jesteśmy na starcie pierwszego odcinka tego rajdu. Jak widzicie, mój Volkswagen Polo jest w pełnej gotowości, więc zobaczmy, jak pójdzie mi ten przejazd. Szczerze mówiąc, to grałem w ostatnią odsłonę WRC jeszcze na PlayStation 2, więc można powiedzieć, że nie mam doświadczenia w tej materii zbyt dużego. Natomiast pamiętam tę odsłonę akurat, którą grałem, nie wymienię jej niestety jakoś tam, która to była dokładnie odsłona serii, natomiast pamiętam, że ona dosyć wymagająco podchodziła do gameplayu i naprawdę trzeba było już mieć pewne umiejętności. Natomiast jak widzicie, z tymi włączonymi asystami, no to można sobie tutaj dosyć mocno pofolgować i nawet te zakręty, które wymagają użycia hamulca ręcznego, nie stanowią wielkiego wyzwania. No tutaj troszeczkę niestety zbyt szybko wszedłem w ten zakręt, przez co otarłem się nieco o bandę, ale generalnie moja prędkość na tym przejeździe jest dosyć wysoka, co oczywiście zaowocowało całkiem niezłym czasem przejazdu na pierwszym tym fragmencie. Pomiar był przed chwilą i ruszamy dalej. Na razie prowadzimy w tym rajdzie, więc nie jest najgorzej. Jak widzicie, rajd Włoch to kręte ścieżki szutrowe. Niejednokrotnie te zakręty niemal o 360 stopni potrzebują, abyśmy się odwrócili, no i wtedy trzeba używać już hamulca ręcznego. Zresztą pilot, który komentuje rozgrywkę, a właśnie nie komentuje rozgrywkę, tylko po prostu czyta, co nas czeka za chwilę na trasie, niejednokrotnie wskazuje nam różnego rodzaju właśnie zachowania, jakie powinniśmy wykonać. Jeśli mamy wcisnąć ręczny, to on po prostu mówi: dajesz na ręcznym i w zakręt wchodzimy już właśnie w ten sposób. Nadal na pierwszej pozycji, chociaż tutaj pewnie stracę odrobinę czasu, bo wypadłem z trasy. Jeszcze się obiłem z drugiej strony o murek, więc na pewno będzie miało to negatywny wpływ na mój końcowy czas. Jeśli chodzi o tego pilota, który czyta cały czas to, co przede mną na trasie, no to muszę przyznać, że jego rola jest absolutnie niebagatelna, ponieważ wszystko jest tutaj tak szybkie i trzeba tak mocno być skupionym na tym, jak zachowuje się na trasie nasz pojazd, że czasami naprawdę ciężko jest zwrócić uwagę na te strzałki, które pojawiają się na górze, więc musimy polegać przede wszystkim na swoim zmyśle słuchu, no i słuchać tego, co nasz pilot nam podpowiada, bo to jest klucz do wygranej i tak naprawdę kto nie słucha pilota, ten raczej na dobry rezultat nie ma co liczyć. Ostatni odcinek pomiarowy tego wyścigu, kilka prostych zakrętów, nic skomplikowanego, więc prędkość mam dosyć wysoką, no ten zakręt jest dosyć mocny. Końcówka tego wyścigu ma miejsce między takimi blokami kamiennymi, tutaj jest chyba jakiś kamieniołom, tak mi się wydaje, no i wjeżdżamy na metę, jeszcze chwila niepewności i sprawdźmy, jak mi poszło. Jestem pierwszy, przed Sebastianem Lebem mam niespełna 5 sekund przewagi, zobaczymy, jak pójdzie mi na drugim odcinku specjalnym. Moi drodzy, i to jest już drugi odcinek tego rajdu i tak jak obiecywałem, tym razem wyłączymy asysty. Niestety podczas rajdu nie mogę zmienić wszystkich opcji,
na przykład zmienić poziomu umiejętności przeciwników, bądź też zwiększyć, bądź zmniejszyć moc tych zniszczeń. Natomiast wyłączyłem sobie te asysty, no i sprawdźmy, jak to będzie w tej chwili wyglądało na trasie. Od razu mogę Wam powiedzieć, że jeśli nie mamy tego automatycznego hamowania, no to jest znacznie trudniej i myślę, że to od razu widać po tych pierwszych dwóch zakrętach. Ten pierwszy nie był najgorszy, natomiast w tym drugim no całkowicie już mi się to nie udało. Te zakręty 360 no są okropne po prostu. Jest naprawdę trudno na nich wyrobić. Zresztą co ja gadam, 360. Oczywiście chodziło mi o zakręty o kącie 180 stopni. Zakręciłem się z tego wszystkiego, więc naprawiam swój błąd czym prędzej. No na razie ten przejazd nie jest taki najgorszy, chociaż muszę przyznać, że pod klawiszami czuję znaczną zmianę, jeśli chodzi o sterowanie tym samochodem. Tak więc mogę już w tej chwili powiedzieć, że te asysty mają dosyć spore znaczenie. Niestety teraz niemal się nie wywróciłem, ale wróciłem na koła, więc jedziemy dalej, moi drodzy. Myślę, że ten przejazd już nie będzie taki udany jak podczas pierwszego odcinka. Na pewno jest łatwiej, jeśli sobie włączymy te asysty, a jeśli chcemy mieć gameplay bardziej wymagający, trudniejszy, no to wtedy po prostu możemy sobie opcję przełączyć. No i jest, jak widzicie na ekranie, nieco inaczej. Do końca to nie oddaje, oczywiście wideo nie oddaje tego, jak się steruje tym samochodem. Kolejna stłuczka. Natomiast musicie mi po prostu uwierzyć na słowo, że jest już zupełnie inaczej i podejrzewam, gdybym jeszcze zwiększył poziom trudności poprzez podniesienie poziomu umiejętności przeciwników, wyłączenie kompletne tych wszystkich asyst, no to wtedy by było jeszcze trudniej. Na razie czwarta pozycja i niespełna 3 sekundy straty do prowadzącego w wyścigu. No i nie pozostało mi nic innego, jak spróbować nadrobić trochę te stracone sekundy, chociaż póki nie przekroczę niespełna 5 sekund, no to wtedy mogę jeszcze liczyć na zwycięstwo w tym drugim czasie i w klasyfikacji generalnej również jeszcze na pierwsze miejsce. Wypadłem z trasy w międzyczasie, więc to są kolejne stracone sekundy. Tutaj znowu mi zupełnie nie poszedł ten zakręt. Ja wiem, że za każdym razem, kiedy gram w jakąś samochodówkę, to w komentarzach na przykład na YouTubie, czy też w ogóle na GameZilly pojawiają się głosy oburzonych fanów gier motoryzacyjnych mówiących: nie potrafisz jeździć, po co się za to bierzesz i w ogóle i tak dalej. Moi drodzy, gry to zabawa, ja bardzo lubię samochodówki, chociaż nie jestem jakimś zagorzałym fanem gatunku, to naprawdę myślę, że najważniejsza jest po prostu radość z jazdy. A to wideo nie służy pokazowi moich umiejętności, bardziej pokazowi tego, co oferuje Wam gra, więc mam nadzieję, że na tych aspektach się skupimy. Meta coraz bliżej, no i nie sądzę, żeby mi się udało obronić tą pierwszą pozycję, natomiast no, sprawdzimy, zaraz się to wszystko okaże. No i niestety, piąty jestem w tym wyścigu, ponad 6 sekund straty, więc niezbyt dobrze poszło. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda replay. Co my tu mamy? A, tryb fotograficzny, moi drodzy. Okazuje się, że WRC pozwala nam robić piękne zdjęcia rajdowe. No i mamy do tego szereg różnych narzędzi, które właśnie służą fotografowaniu naszego pojazdu podczas rozgrywki. Wydaje mi się, że wtedy gra nakłada jeszcze jakieś filtry na obraz i wygląda nieco lepiej niż podczas samej gry, natomiast musicie już ocenić sami. Wiem, że chcielibyście jeszcze zapewne zobaczyć, jak wyglądają inne kamery, więc jeszcze włączymy replay, restart właściwie tego wyścigu, no i postaram się przez kilka ułamków sekundy pokazać Wam, jak wyglądają różne kamery, już absolutnie odrzucając to, z jakim skutkiem będę sobie radził na trasie. Ja się z Wami żegnam, zostawiam Was w samym wideo. Dzięki za te kilkanaście minut z grą na WRC. Do następnego, trzymajcie się, pa! Handbrake. 40, then left 4, barrier outside. Into right 4, lock. Into left 6,
hairpin right, 100, then hairpin left. That was risky. Right 3, into left 3, tight, drop outside. Right 3.